Jonathan Dunkel Apokalipsa Proroctwa Pisma Świętego o czasach końca Wydanie 9. Warszawa 2015 Czyta Jan Tuzin Rozdział 62. Kosmiczne miasto Zbawieni przez tysiąc lat będą w niebie. Jezus przygotował tam mieszkanie dla swoich naśladowców. Porównaj Ewangelię Jana, rozdział czternasty. Co za wspaniała perspektywa! Któż nie marzył, aby wznieść się w przestworze i zobaczyć z bliska inne planety? Z Chrystusem będzie to możliwe. Najpierw zbawieni wezmą udział w uczcie baranka. Jezus powiedział: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli, aż do tego dnia. Gdy będę go pił z Wami na nowo w Królestwie Ojca Mego. Ewangelia Mateusza, rozdział 26. Zbawieni poznają patriarchów, proroków i apostołów. Spotkają tych, którzy modlili się za nami, i tych, którzy nawrócili się dzięki ich wysiłkom. Uwidoczni się wartość każdego czynu na rzecz bliźnich, dobrego słowa, wyciągniętej ręki, przeczytanego artykułu, podarowanej książki czy płyty. Po tysiącu lat w niebie, zbawieni wrócą z Chrystusem na Ziemię, zgodnie z obietnicą, że zbawieni odziedziczą Ziemię, sprawiedliwi posiądą Ziemię i będą mieszkać na niej zawsze. Księga Psalmów, rozdział 36. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą Ziemię. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Apostoł Piotr napisał. Ale my oczekujemy, według obietnicy, nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Drugi list Piotra rozdział trzeci. Wydarzenia te są oparte na starożytnej tradycji ślubnej. Pan młody zostawiał po zaręczynach narzeczoną, aby przysposobiła się do wesela, a on przygotowywał dla nich mieszkanie. Następnie wprowadzał ją do domu Ojca, gdzie odbywała się uczta, po której małżonkowie udawali się do domu pana młodego, aby tam zamieszkać. Jezus poszedł do nieba przygotować mieszkanie dla zbawionych, gdzie nas zabierze. Porównaj Ewangelię Jana, rozdział czternasty. W niebie odbędzie się wesele i uczta baranka, a po tysiącu lat Zbawiciel powiedzie ludzi z powrotem na ziemię, gdzie pozostanie z nimi na zawsze. Porównaj Księga Apokalipsy rozdział 21. Nowa Jerozolima. Zbawieni wrócą na ziemię w niebiańskim mieście, którego spodziewał się już Abraham. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. List do Hebrajczyków rozdział jedenasty. Na obecnej ziemi wyznawcy Boga są tylko pielgrzymami, zdążającymi do ojczyzny lepszej, to jest, do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. List do Hebrajczyków, rozdział 11. Apostoł Jan w dwudziestym drugim rozdziale Księgi Apokalipsy opisał miasto Boże, jakby widział je przybliżające się do Ziemi, niczym ogromny pojazd z kosmosu. Najpierw zobaczył jego zarysy stępujące z nieba od Boga, potem jego bramy i fundamenty, a wreszcie szczegóły, takie jak wypływająca stronu woda życia i drzewo życia. Powyższe detale świadczą, że Bóg zachował raj w niebie i przywróci go ziemi w nowej Jerozolimie. Miasto Boże stąpi na górę oliwną, z której Pan Jezus wstąpił do nieba. Zapowiedział to prorok Zachariasz. W owym dniu dotknie stopami góry oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy od strony wschodniej. A Góra Oliwna rozstąpi się w połowie od wschodu ku zachodowi i powstanie wielka dolina. Połowa góry przesunie się na północ, a połowa na południe. Wtedy nadciągnie Pan, mój Bóg i z nim wszyscy święci. Księga Zachariasza, rozdział 14. Zauważmy ważny szczegół. Podczas swego przyjścia przed tysiącleciem, Pan Jezus przyjdzie pozbawionych, aby zabrać ich do nieba, natomiast po tysiącleciu, Chrystus stąpi ze zbawionymi na ziemię, aby wziąć ją w posiadanie i osądzić niezbawionych. Oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili. I za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko Niemu bezbożni grzesznicy. List Judy, wers 14-15. Księga Apokalipsy również opisuje przyjście Jezusa Chrystusa ze zbawionymi na ziemię w kosmicznym mieście zwanym Nową Jerozolimą. I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe, ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu. Oto przybytek Boga z ludźmi. I zamieszka wraz z nimi. I będą oni jego ludem, a on będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ani krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: Oto czynię wszystko nowe. I mówi: Napisz, słowa te wiarygodne są i prawdziwe. I rzekł mi: Stało się. Jam alfa i omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to dziedziczy i będę mu Bogiem, a on dla mnie będzie synem. A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelakich kłamców udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Księga Apokalipsy, rozdział dwudziesty Tchórzliwi to ci, którzy nie mieli dość odwagi, aby stanąć po stronie prawdy, wybierając kompromis. Porównaj Ewangelię Mateusza, rozdział 10, wers od 32 po 33. Niewierni byli kiedyś częścią ludu Bożego, ale odeszli. Kategoria zabójców obejmuje tych, którzy prześladowali wierzących. Rozpustnicy wybrali cudzołóstwo, nierząd i zboczenia. Guślarze Powiązali się z demonami przez okultyzm i narkotyki. Bałwochwalcy nie czcili tylko Boga. Chłamcy posługiwali się oszczerstwem i uczyli fałszywych doktryn w miejsce Bożej prawdy. Ich w mieście Bożym nie będzie. Za to wśród zbawionych będą ludzie z każdego narodu i ze wszystkich plemion i ludów i języków. Księga Apokalipsy rozdział siódmy. Ludzie, którzy nie słyszeli o Chrystusie ale szli za głosem sumienia, mieli mało światła, ale byli temu wierni. Bo gdy poganie, którzy prawa nie mają, z natury czynią to, co prawo nakazuje, chociaż prawa nie mają, sami dla siebie są prawem. Wykazują oni, że treść prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. Okaże się to w dniu, w którym Bóg będzie sądzić przez Chrystusa ukryte czyny ludzkie. List do Rzymian, rozdział drugi. Opis miasta Bożego. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plak ostatecznych. I tak się do mnie odezwał: Chodź, ukażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I uniósł mnie w zachwyceniu na górę wielką i wyniosłą. I ukazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Boga. Źródło Jego światła, podobne do kamienia drogocennego, jakby do jaspisu o przejrzystości kryształu. Miało ono mur wielki a wysoki, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Od wschodu trzy bramy, i od północy trzy bramy, i od południa trzy bramy, i od zachodu trzy bramy. A mur miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów baranka. A ten, który mówił ze mną, miał złotą trzcinę jako miarę, by zmierzyć miasto i jego bramy, i jego mur. A miasto składa się w czworobok. I długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów. Długość, szerokość i wysokość jego są równe. I zmierzył jego mur. Sto czterdzieści cztery łokcie. Miara, którą miał Anioł, jest miarą człowieka. A mur jego jest zbudowany z jaspisu. A miasto to czyste złoto, do szkła czystego podobne a warstwy fundamentu pod murem miasta zdobne są wszelakim drogim kamieniem. Warstwa pierwsza Jaspis, druga Szafir, trzecia Halcedon, czwarta Szmaragd, piąta Sardoniks, szósta Krwawnik, siódma Chryzolit, ósma Beryl, dziewiąta Topas, dziesiąta Chryzopas, jedenasta Chiacynt, dwunasta. Ametyst. A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda z bram była z jednej perły. I rynek miasta to czyste złoto jak szkło przeźroczyste. A świątyni w nim nie dojrzałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. I miastu nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody, i wniosą do niego królowie ziemi swój przepych, i za dnia bramy jego nie będą zamknięte, bo już nie będzie tam nocy, i wniosą do niego przepych i skarby narodów, a nic nieczystego do niego nie wejdzie, ani ten, co popełnia ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia baranka. Księga Apokalipsy, rozdział dwudziesty Nowa Jerozolima łączy elementy ogrodu Eden i miasta, jakim mogła stać się Jerozolima, gdyby Izrael spełnił misję, do jakiej został powołany. Z tego względu znajdziemy w Apokalipsie liczne paralele z proroctwem Ezechiela, który zapowiadał odnowę Jerozolimy i świątyni oraz nową erę. Porównaj Księga Ezechiela rozdział 40 po 48. Jego proroctwa były warunkowe. Ich wypełnienie zależało od Izraela, który niestety jako naród odrzucił Mesjasza, a tym samym lepszą przyszłość. Niektóre z tych proroct wypełnią się na nowej ziemi. Bramy miasta noszą imiona dwunastu pokoleń Izraela, zaś fundamenty imiona apostołów. Podkreśla to, że Nowa Jerozolima jest stolicą zarówno zbawionych żyjących w czasach starotestamentowych, jak i nowotestamentowych. Zbawieni ze wszystkich ras i narodów są mile widziani w mieście Bożym, które jest otwarte we wszystkich kierunkach świata, a bramy Jego nie będą zamknięte. Nowa Jerozolima ma dwanaście tysięcy stadiów długości i szerokości. Dwunastka to liczba Królestwa Bożego, gdyż było dwanaście pokoleń izraelskich oraz dwunastu apostołów. Z kolei liczba tysiąc to nic innego jak dziesiątka podniesiona do trzeciej potęgi, gdzie trójka jest liczbą Boga 10 razy 10 razy 10. Uzyskana w ten sposób liczba 12 tysięcy stadiów w symboliczny sposób podkreśla, że w Królestwie Bożym nie zabraknie żadnego dziecka bożego. Apostoł Jan posłużył się liczbą 12 aż 12 razy w opisie miasta Bożego. Wymienił 12 bram. Aniołów, plemion, imion, apostołów, tysięcy stadiów, łokci, kamieni węgielnych, pereł i rodzajów owoców na drzewie życia. Wielokrotne użycie liczby dwanaście podkreśla, że Nowa Jerozolima jest domem wszystkich zbawionych. Podobny sens ma liczba 144, czyli 12 razy 12, która występuje między innymi w grubości murów. Ich długość wynosi 12 tysięcy stadiów. Jeśli ta liczba odnosi się do ich obwodu, to wynosi on około 2200 kilometrów, czyli zawiera taką powierzchnię jak cała Polska lub Włochy. W opisie Nowej Jerozolimy, apostoł wymienił najcenniejsze mu znane materiały. Mury są ze szlachetnych kamieni, a ulice wybrukowane złotem. Złote ulice są aluzją do świątyni Salomona, w której podłoga była pokryta złotem, ale chodzić po niej mogli tylko kapłani pełniący służbę bożą. Porównaj pierwsza Królewska, rozdział 6, wers 30. W Nowej Jerozolimie wszyscy są kapłanami, co przywodzi na myśl 24 starców wokół tronu Bożego z czwartego rozdziału księgi Apokalipsy, których odbiciem w ziemskiej świątyni były 24 zmiany kapłańskie. Miasto jest czworokątne, a jego wysokość jest równa szerokości. Może więc być piramidą lub sześcianem. Piramidy nawiązywały do prawzgórza stworzenia w środku ogrodu Eden, na którym Bóg stworzył życie, a zarazem zapowiedzią powrotu Edenu na Ziemię. Starożytne ludy to rozumiały, czego wyrazem były mity i piramidy stawiane na wszystkich zamieszkałych kontynentach. Jeśli zaś podane w Apokalipsie wymiary oznaczają sześcian, to jest aluzją do kształtu miejsca najświętszego w świątyni jerozolimskiej, gdzie ukazywała się chwała Boża, co podkreślało rolę Nowej Jerozolimy jako świątyni Bożej na Nowej Ziemi. Jego bramy są z pereł. Perły były cenne. Jezus powiedział. Dalej podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Ewangelia Mateusza, rozdział trzynasty. Perła powstaje, gdy okruch piasku znajdzie się we wnętrzu małża. Wywołuje ból, dlatego małż musi zakryć to miejsce masą perłową. Przez cierpienie małża ze zwykłego piasku powstanie drogocenna perła. Bramy z Pereł będą przez wieczność przypominać o bezgranicznej miłości Jezusa Chrystusa, który zapłacił swoim cierpieniem i śmiercią, aby ludzie mogli żyć wiecznie u boku swojego wielkiego przyjaciela i zbawiciela.